pokonał śmierć! W wielkim stylu! W wielkim stylu pokonał śmierć! W miłosnym stylu! A ja dzisiaj stoję przed wami, żeby wyrazić płomienne pragnienie Ojca! Serce Ojca, które tęskni i woła: przyjdź do mnie! Wracaj do mnie! Kocham cię, szaleję z miłości! Szaleję z miłości do ciebie! Dałem się zmasakrować na krzyżu! Kocham cię do szaleństwa, do obłędu, ale nie mogę do ciebie przyjść, bo mi nie pozwalasz, bo stoisz na drodze między moją miłością a twoją wolnością, nie pozwalając mi przyjść do ciebie. Stoisz na tej drodze, bo mnie nie pragniesz, bo mnie wołasz do mnie, bo nie tęsknisz za mną, tak jak ja tęsknię za tobą. Stoję w imieniu Boga Ojca. Stoję w imieniu Jezusa Chrystusa, który wyraził swoją miłość do ciebie, dając swoje życie za ciebie. Człowieku, czy zastanowiłeś się kiedyś nad tym? Czy zastanowiłeś się nad tym, że ktoś tak bardzo cię umiłował? Tak bardzo, do szaleństwa, że dał swoje życie. Dał swoje życie za ciebie. W brutalnych, potężnych cierpieniach, w wielkim osamotnieniu, w potężnym poniżeniu. Poszedł na krzyż z miłości, bo to była jedyna droga, żeby złamać przekleństwo pierwszych ludzi, którzy zbuntowali się kochającemu Ojcu, który dał wszystko ludziom. Człowieku, zbuntowałeś się, przestań być buntownikiem, przestań chodzić z diabłem za rękę. Przestań chodzić z diabłem za rękę, jeżeli choć trochę pragniesz. Jeżeli choć trochę pragniesz zmiany w swoim życiu, to zatrzymaj się, bo dzisiaj twoje życie się zmieni. A jeżeli nie pragniesz zmiany, jest ci dobrze, to idź do domu i idź do piekła. Mam to gdzieś. Ja mówię do was, którzy pragniecie czegokolwiek. Pragniecie, którzy macie dość zasypiania. Zasypiania w samotności, którzy macie dość starania się o względy swojego partnera, którzy macie dość zasługiwania na miłość, którzy macie dość stresu. Mówię do was, niczego się nie boję. A czy ty, gdybyś dzisiaj umarł, co powiesz Bogu Ojcu, kozaku? Co powiesz mu? Bóg cię kocha, umarł za ciebie. Mówię do was, którzy pragniecie zmiany. Mówię do was, którzy pragniecie, przyjdźcie do mnie, przyjdźcie do mnie. Stoję w imieniu Jezusa Chrystusa, Boga żywego. Przyjdźcie do mnie, a z waszego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Wasz duch potrzebuje wzbudzenia z martwych. Tak jak mój duch, mój martwy duch kiedyś spotkał Ducha Bożego i wymieszał się. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. To nie jest religia. To nie jest żadna religia. Ja jestem w ramionach potężnego Boga, Króla, Pana, Stwórcy, który bardzo cię kocha, ale mu przeszkadzasz swoim egocentryzmem. Powiedz mu: ja nie chcę dzisiaj żyć dla siebie już. Mam dość życia dla siebie. Ja oddaję ci swoje życie. Boże Ojcze, podnoszę ręce i oddaję ci siebie. Powiedz mu tak. Przestań chodzić do kościoła. Przestań być religijnym człowiekiem. Ja stoję dzisiaj jako dowód, żywy dowód, że Bóg jest. Bo On zmienił moje życie. Ja, ludzie, zakładałem maski. Zakładałem maski. Udawałem, że jestem twardzielem. Udawałem, że jestem kimś. A w środku wszystko się we mnie trzęsło. Bałem się. Zasypiałem w samotności. Próbowałem zasłużyć na miłość. Próbowałem zasłużyć na względy ludzi. Czułem się niepewnie. Ale zacząłem patrzeć na siebie oczami Ojca, który powiedział: jesteś piękny. Jesteś moim synem. Nic nie wyrwie mnie z twojej ręki. I zacząłem cię czuć bezpiecznie. Tak bezpiecznie, że ja dzisiaj się niczego nie boję. A poziom mojej wolności poszerza się coraz bardziej. I on będzie się poszerzał, bo oddałem mu swoje życie. Zapragnąłem go całym swoim sercem. Powiedziałem: przyjdź do mnie i mnie zmień. Bo zobaczyłem kiedyś człowieka, który mając 50 lat, całkowicie się zmienił. I to mnie zainspirowało. I przyszedł moment, w którym ja powiedziałem: Jezusie Chrystusie, jeżeli ty umarłeś za mnie,
Jeżeli to, co ja słyszę, miało miejsce faktycznie 2000 lat temu, to ja teraz temu wierzę. Ja teraz temu wierzę. Przepraszam Cię za moje życie. Oddaję Ci siebie i narodziłem się na nowo. Następnego dnia poszedłem do lasu i przez 2 godziny patrzyłem i płakałem, patrząc na kwiatki. Czułem się tak kochany i tak bezpieczny i tak wolny, że to trwa do dzisiaj. I to się nigdy nie skończy. I przestań być synem diabła. Każdy, kto nie oddał życia Jezusowi, jest synem diabła. To jest brutalna prawda. A Bóg to nie jest humanista. Ktoś powie, czemu tyle zła na świecie? Boga nie ma. Czemu Holokaust i inne bzdety? Czemu tyle ludzi cierpi? Powiem wam coś. Bóg nie ma nic z tym wspólnego. Nie mieszajcie w to Niego. Nie mieszajcie w to mojego Ojca. To diabeł, ten frajer. Diabeł, ten frajer, pierwszy buntownik, który dalej was, ludzie, pociąga. Pociąga was do pychy, niezależności od Boga Ojca. Pociąga was do buntu. Ten sam buntownik jest odpowiedzialny za zło na tym świecie. Nie Bóg, dobry, kochający. On dał dowód swojej miłości. Przez to, że kiedy byłem grzesznikiem, już nie jestem grzesznikiem. Przez to, kiedy byłem, On umarł za mnie. Dał mi dowód tej miłości, a ja w to uwierzyłem. Po prostu uwierzyłem. I oddałem Mu swoje serce. Oddałem Mu swoje życie. To jest bardzo proste. Dzisiaj możesz przyjść do Boga. Jeżeli Go pragniesz, przyjdź. Jeżeli nie, idź do piekła. Jak najszybciej. Nie zawracaj sobie i mnie głowy. A jeżeli pragniesz, to zwróć się do Niego. Podejdź do mnie. Pomodlę się z Tobą. Pokażę Ci Boga. Kto z Was, przyjaciele, potrzebuje? Kto z Was potrzebuje uzdrowienia, uwolnienia? Kto chce oddać życie Jezusowi? Kto dzisiaj chce oddać życie Jezusowi? Kto dzisiaj chce stać się dzieckiem Bożym? Jesteśmy tutaj jeszcze przez jakieś pół godziny. Zapraszam w imieniu Boga żywego. Kocham Cię, umarłem za Ciebie. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. A staniesz się prawdziwie wolnym człowiekiem. Bo możesz być sługą Boga żywego, jednocześnie przyjacielem, albo sługą diabła. Nie ma nic pomiędzy. Nie ma czegoś takiego jak wolność poza diabłem albo poza Chrystusem. Albo jesteś zależny od Boga, albo jesteś zależny od diabła. Zastanów się, od kogo jesteś zależny. Kto jest Twoim ojcem? Moim ojcem już nie jest diabeł. Każdy człowiek od urodzenia jest w duchu martwy i potrzebuje wzbudzenia z martwych. A za śmierć odpowiedzialny jest szatan. On jest odpowiedzialny za śmierć. A Bóg wzbudził mnie do życia. Jestem żywym dowodem na to, że Bóg jest. Nic mnie nie wyrwie z Jego ręki. Ty możesz dzisiaj stać się obywatelem nieba. Jeśli tylko pragniesz, przyjdź. Jeśli nie, do widzenia.